Witam Was wszystkich, z tej strony Jabeda. Zaczynamy. Zacznijmy sobie następny etap w grze, czyli rozgrywka randomowa. Zostałem też poproszony przez jednego widza, ergona.pl, czy będę grał w takiego rodzaju rozgrywkę. Oczywiście, że zagram, pewnie. Pewnie jest to fajna zabawa dla mnie, rozluźnienie. Jeżeli Wam się będzie podobało, możecie dać znać. Jeżeli nie, to będę dalej kontynuował różnego rodzaju ciekawostki, co są na World of Tanks na PS4. A tymczasem zróbmy sobie rozgrywkę na jak Tiger 88. Obecnie to jest mój najwyższy tier, jaki mam. To Choke Premium. Bo tak to pokażę Wam, jakie mam czołgi tak w ogóle. Od pierwszego Locus. Blitzen drugi jest. No to tam pierwszotierowy proto T22. T29, ale jeszcze nie jest z tym najlepszym działem, no, ale pracujemy nad tym. Alekto, Sexton 2, Sexton 1, ta artyleria premium trzeciego poziomu. PZ2J, PS, ciekawy czołg. Gülsund Panzer, też dobry czołg, powiem Wam. No i tutaj właśnie próbuję tym iść na Tigera 1. Kiedy dojdę? No zobaczymy. Sztuk 3. Bez załogi, bo załoga jest na jak Tigerze 88. Jak Tiger, Vespa, T34, KW85, SU85, SU26, Cicha. No i to by było na tyle. Dlatego proponuję na razie zagrać sobie jak Tigerem 88. Oby się zdarzyła jakaś ciekawa plansza, bo Jaćka to ma fajny przód, ciężki do przebicia, praktycznie nie do przebicia, ale spód to jest mięciutki, bardzo mięciutki. Także zobaczymy, jak to będzie. Tak, naboje są załadowane, to lecimy. Klikamy bitwa i czekamy. O, automatycznie wczytał. No, dobra plansza. Nie narzekam. Red Shire. Na H9 pojadę. Spróbujemy tamtędy się przepchać. Pokażę tylko górną część budy, także będzie dobrze. Ergon.pl, to dla Ciebie ta walka, pamiętaj. Jeżeli coś źle przespelowałem, to sorry. No, Jaćka to jest wolny czołg. Co tam? Na ósemki 8-7-6. Nieźle. To jest to, co Jaćki lubią najbardziej. Tutaj, jak to się mówi, na PS4 wiecie, bo gracie, ale na przykład ludzie na PC-cie nie wiedzą, że jeżeli celujesz w jakieś miejsce i nagle zrobi ci się czerwone, to wiadomo, że w to miejsce wchodzi. Jeżeli jest takie żółtawe, no to wiadomo, że no to różnie z tym bywa, nie? Także takiego, jak to się mówi, tu jest troszeczkę ułatwienie, no ale też weź w to traf. To też jest ciężko, nie powiem.
Dobrze, już nie ciekawie, już 1-0 przegrywamy. Dobra, żebyśmy tej strony nie przegrali, będzie dobrze. No i na razie dzięki Bogu jest 1-0. Mogło być po 1. Jaćka strasznie wolna jest. Ale nadrabia pancerzem. No, chciałbym ich wspomóc szybciej, ale patrzcie. Oni to wszystko czyszczą i ja nawet nie zdążę dojechać. Widać ci w ogóle, Mongolku? Nie potrzeba, szef. Wiecie, o Boże, już 3-0 przegrywamy. Wstyd i hańba. Wstyd i hańba. Dostał bułę. Pewnie, że dostał. Czemu teraz nie weszło? Na ślepo, niech jedna pestka będzie. Tiger. A tu co? Tam był nasz hol. Ja bym tam zjechał do nich. Im pomógł. Dobra, jadę. Jadę, bo stagnacja to jest najgorsze, co można zrobić teraz. Ja wiem, że TD-kiem to się takim kampi. No ale ja, no sorry, dzisiaj nie mogę. Dzisiaj nie mogę, muszę jechać. Dobra, pan dostał bułę. 3 arty, no to nie ciekawe jest. Bum. Ty mnie też chłopie nie przybierz za bardzo i ty wiesz o tym. Weszło. On wie, że mnie nie przebije. Dobra, dokończmy dziada, dokończmy dziada. Patrzcie gąsko. Poszedł. Szybko, teraz wycofanie. Artyleria tu już mierzy. W sumie 3 artylerie, to tam. Ho, ho. No, nie ciekawi, no ale 4-5. Czy Mikrus tu nie wyjedzie na mnie za szybko? Jestem w stanie z nim wygrać. Tak raczej jaczką przedartą się nie schowam. Wiecie, on tam tutaj czeka, tylko żeby mnie wyspotować. Siatkę załóżmy maskującą. Dobra. Siatka jest, jest. Patrz, już mnie spotkał dla arty. Szybko cofamy, cofamy, cofamy od razu. Do przodu. Takie zmyłki tylko. Tak, czym przed... Jak ja mógłbym się tu schować przed tą artylerią? Nie wiem sam. Nie będę na wstecznym jechał tyle, no bo zaraz mnie się z górki sklepią. No nic, spróbujemy tego lajta sklepać. Niech tylko się wystawi. Namierzenie buła. Spoko. Czekamy. No dawaj, 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 dawaj. Gdzie jesteś? Pojechał? Czyżby pojechał? No, trochę lipa.
Dobra. Nie, nie może być, nie może być zerwana. Lecimy, naprawdę. No. Tam jest artyleria. Także widzicie. No jest nieciekawe. Myślałem, że tu jakiś push będzie, coś. Coś się będzie działo tu. Tu kolega w Tigerze. No wyjeżdża. Też mi się zdałoby się, że mi się schował, a... To są tak zwane jaćkowate dylematy. Jechać czy czekać? No i znowu. Znowu lipa, zostało nas dwoje. To ja już teraz się nie ruszam. Teraz już nie. Ja na pewno nie jadę, chłopie. No i co? Mam jechać? Jaćką? Czołgiem bez wieży? Dobra. Pantera. Boom. Trafiamy go dalej. Dobra. Nie jest szansa, nie jest szansa. Przełączmy się na następnego gracza. No to nie była gra marzeń, od razu wam powiem. No. No ale i takie są gry. Nie no, chłopie, nie ma szans. Trzy artylerie w ciebie mierzą. Jeszcze jeden ciężki, dwa średnie. No to lipa, uszkodzone działo. Czego ty nie masz uszkodzonego, masakra? No. Nieciekawy koniec, no. W wodzie zostałeś, rdzewiejesz, panie. No i widzicie. Bardzo słaba gra. Bardzo słaba gra. Ale tak się zastanawiam, czy lepiej by było pokazywać same wygrane, czy pokazywać normalną rozgrywkę. Bo i takie walki się zdarzają. Nic w tej grze nie pokazałem, ale oczywiście drużyna też nie za bardzo była chętna, żeby coś działać. Także dzięki wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście oglądać dalej różnego rodzaju potyczki, walki, subskrybujcie mnie. I do zobaczenia następnym razem, a może na polu bitwy. Dobra, trzymajcie się wszyscy ciepło. Na razie, cześć.